Witherowy szkielet to mob, który w grze istnieje od prawie 5 lat. Ze względu na swój unikalny, rzadki drop, jakim jest czaszka potrzebna do zespawnowania Withera, jest on bardzo pożądany przez innych graczy. Jest to też mój ulubiony mob z wymienionych przed chwilą względów. Jednak pewne kwestie dotyczące tego moba od pewnego czasu nie dawały mi spokoju, więc postanowiłem zrobić test, a przy okazji nagrać o tym materiał dla was. Ciekawiło was może, na jakim poziomie gry szkielety upuszczają najwięcej głów? A może zastanawialiście się, czy wypadanie czaszki jest losowym elementem, czy też szkielet, który się pojawił, ma już zapisane w kodzie, że musi czaszkę dropnąć? Jeśli was tak jak mnie te kwestie zastanawiały, to myślę, że dzisiejszy materiał wam się spodoba. Jeśli tak się stanie, dajcie mi o tym znać łapką w górę, a jeśli tego nie robicie, zasubskrybujcie kanał i dołóżcie swą cegiełkę do wakacyjnego celu 40 tysięcy widzów. A póki co, życzę miłego oglądania. Zacznijmy od pierwszej zagwozdki. Czy zaklęcie Looting 3 faktycznie wpływa na szansę uzyskania głowy? Odpowiedź może wydać się oczywista, lecz co jeśli zaklęcie zwiększa tylko liczbę pozostałych rzeczy, czyli kości, węgla i kamiennych mieczy? Za chwilę się przekonamy, czy idąc polować na główki czarnego szkieleta, warto mieć Looting 3. Najpierw sprawdźmy, ile otrzymamy główek, zabijając 30 szkieletów bez enchantu. Bez zaklęcia, spośród 30 witherowych szkieletów wyleciała tylko jedna czaszka. Sprawdźmy zatem, ile główek otrzymamy z zaklęciem Looting 3. Looting 3 zwiększył liczbę zdobytych główek trzykrotnie. Z tego testu wynika, iż co około 7 szkielet dzięki temu enchantowi może obdarować nas swoją głową. Więc jeśli idziecie na czarne szkielety, koniecznie uzbrojcie się w Looting 3. Następna kwestia to poziom trudności. Czy wpłynie on na wynik? Sprawdźmy to, używając miecza z Looting 3. Thank you.
Wynik tego testu mnie naprawdę zaskoczył. Na poziomie łatwym otrzymaliśmy trzykrotnie więcej główek niż na poziomie trudnym. Powiem szczerze, iż jeśli wynik byłby odwrotny, to bym się wcale nie zdziwił. Jeśli mamy się sugerować tym super rzetelnym testem, to musimy przyjąć, iż polowanie najlepiej odbyć na poziomie trudności łatwym. Ostatnia rzecz, która z tego zestawienia najbardziej nie dawała mi spokoju, to pytanie. Czy drop czaszki jest losowym czynnikiem, czy zespawnowany szkielet już ma zapisane w kodzie, iż jego zabicie spowoduje wyrzucenie głowy? Jeśli okaże się, iż ta druga opcja jest prawdziwa, to test zaklęcia Looting 3 okaże się błędny. Natomiast jeśli pierwsza opcja okaże się prawidłowa, która jest raczej najbardziej prawdopodobna, wtedy wszystko będzie miało sens. Tak więc sprawdźmy to. Postanowiłem, iż na pewnym świecie zespawnuję 5 różnych czarnych szkieletów. Potem zrobię kilka kopii tego świata i zobaczymy, czy jeśli czaszka wyleci, to czy zawsze z tego samego szkieleta. W czwartej próbie zaczynałem mieć wątpliwości, gdyż żaden szkielet przy próbie pierwszej nie wydropił główki i sytuacja powtarzała się jeszcze trzykrotnie. Lecz przy piątej próbie czwarty szkielet upuścił główkę, udowadniając, iż drop czaszki jest losowy. Na sam koniec mam dla was pewien trik do szybszego pozyskiwania główek. Każdy, kto na te poluje, zna ten ból, gdy biegając po twierdzy w Netherze, żaden czarny szkielet się nie pojawia w zasięgu wzroku. O ile gramy na singlu oraz nie zablokowaliśmy sobie poziomu trudności, bardzo łatwo możemy zresetować moby. Wystarczy na chwilę włączyć Peaceful, wrócić do gry, aby pobliskie niechciane moby zniknęły, a następnie ponownie włączyć poziom trudności. Wtedy szkielety powinny się od nowa pojawić. Tak więc podsumujmy dzisiejszy test. Idąc polować na czaszki Widera, powinniśmy się zaopatrzyć w miecz z zaklęciem Looting 3, czy jak to woli, Grabież 3. Najlepiej też grać na poziomie łatwym, gdyż jeśli wierzyć dzisiejszemu testowi, to na tym poziomie trudności uzyskamy najwięcej główek. No i czaszka leci losowo, więc drop nie jest już w kodzie zrespawnowanego moba. Tak więc to na tyle na dziś. Mam nadzieję, iż odcinek jak zawsze wam się podobał. Jeśli tak, to wiecie, co macie robić. Dziękuję za obejrzenie, oceny oraz przede wszystkim subskrypcje. Idziemy jak burza. Do usłyszenia w kolejnych moich materiałach. Cześć!